Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Centrum Symulacji Chirurgicznych. Ze mną jest grono wspaniałych naukowców, praktyków. Pan profesor Krzysztof Kochanek, pan profesor Artur Lorenz, pan profesor Piotr Skarżyński, pan doktor Kamil Płaski. Moje nazwisko Henryk Skarżyński. To tutaj powstaje wiele naszych pomysłów, które potem wdrażamy do codziennej praktyki klinicznej. Przenosimy na salę operacyjną, ale wcześniej musimy się upewnić, czy wszystkie nasze pomysły, nasze nowości, nasze wynalazki możemy zastosować w praktyce. Spróbujemy przejść historię modelowania słuchu. Może ona mieć miejsce u dzieci, u młodzieży, u osób dorosłych. Pokażemy przykładowe wyniki, pokażemy cały szereg akcesoriów, które tutaj mamy przygotowane, które służą właśnie poprawieniu słuchu w zależności od tego, jakie jest zaburzenie, jaka jest jego etiologia, jakie są jego przyczyny. Zaczynamy od takiego słuchu, niedosłuchu, który wydaje się bardzo niewielki, niewielkie odbiorcze. Część osób pyta, na czy możemy im pomóc, powie, no da się z tym żyć, albo niewiele mi to przeszkadza w życiu. Część osób będzie się domagała jednak, żeby poprawić im słuch. Nie zawsze można to uzyskać przy odpowiednio zastosowanych, dobranych aparatach słuchowych z różnych powodów i osoby, które dzisiaj przychodzą do zespołu protetyków, do audiologów, muszą zdawać sobie sprawę, że w zależności od tego, od kiedy wystąpiła wada słuchu, czy towarzyszą jej na przykład szumy uszne, czyli jeszcze inne dolegliwości, ta poprawa oczywiście może mieć miejsce i my możemy ten słuch przywrócić do takiego poziomu w miarę komfortowego. Ale są sytuacje takie, gdzie słuch się nam pogarsza zupełnie inaczej. Taka sytuacja jest bardzo często podczas chorób ucha środkowego, że wydolność ucha wewnętrznego, to jest ta czerwona przerywana linia, pozostaje na tym samym poziomie, natomiast faktyczny słuch może się obniżyć do tego poziomu i pacjent słyszy tak. Cały szereg schorzeń, których dzisiaj nie omówimy, ale pokażemy, że możemy pomóc, bo nasz ostateczny wniosek będzie bardzo mocnym przekazem, co dzisiaj możemy zrobić, bazując na tych wszystkich możliwościach, które są. Jeżeli panie Kamilu, pan mi teraz podtrzyma mikrofon, to tu mamy model ucha. Możecie państwo zobaczyć małżowinę uszną, przewód słuchowy zewnętrzny, błona bębenkowa i kosteczki słuchowe. Zabawmy się, wyjmijmy te kosteczki słuchowe i pokażmy je na tym modelu. Każda z tych kosteczek może być uszkodzona. Może jej nie być, może nie być właściwych połączeń. Tu są stawy, więzadła, mięśnie, które napinają, że one pracują prawidłowo. I żeby uzyskać właściwy efekt, mamy cały szereg tak zwanych implantów pasywnych, którymi możemy zastąpić każdą z tych kosteczek. Możemy zawiesić je na którejś z nich. Możliwości naprawdę jest bardzo dużo. Właściwie mamy całą rodzinę różnych kosteczek słuchowych, przeróżne kształty, które pozwalają nam odtworzyć łańcuch w taki sposób, że mamy przywrócony słuch i mamy rezerwę słuchową, którą tutaj zaznaczyłem, to jest właśnie to pole nasze zlikwidowano, pacjent wychodzi, usuwamy opatrunek, jest szczęśliwy, słyszy tak jak wcześniej, a czasami bardzo dobrze, bo jeżeli ta wada słuchu postępowała w ciągu 10 czy kilkunastu lat, to ten powrót bywa nawet bolesny. Ja często mówię niektórym osobom, zwłaszcza nauczycielom, jak wiem, jaki uprawiają zawód, żeby
powiedziały po powrocie do klasy, że już właśnie słyszą dobrze i nie naraziły się na jakieś przykrości ze strony młodych ludzi, którzy potrafią wykorzystywać słabość nauczyciela i czasami dowcipkują. Po tych urządzeniach, które pokazałem, możemy przejść do innych sytuacji, które są, mogą być wrodzone, mogą być nabyte. I żeby poprawić słuch, kiedy te poziomy słuchu spadają nam znacznie niżej, przyczyny, tak jak powiedziałem, mogą być wrodzone, mogą być nabyte. Mamy do dyspozycji całą rodzinę implantów ucha środkowego, które łączymy z układem przewodzącym naturalnym, uzupełniamy bądź wykorzystujemy przewodnictwo kostne. I chciałbym prosić profesora Piotra Skarżyńskiego, żeby odniósł się do tych sytuacji, pokazując te modele, które mamy do dyspozycji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyszedł mi zaszczyt. Więc tak. Tak wygląda generalnie implant na przewodnictwo kostne. To jest Bombridge w wcześniejszej wersji. Może go otworzymy, jak się nam uda. Ups. O, tak on wygląda. Warto jest, aby pacjent wiedział, jak to wygląda przed operacją. No i oczywiście implant dla pacjenta to nie jest tylko część szczepialna, ale także zewnętrzna, więc warto jest pokazać procesory. Czasami te procesory są dla tych pacjentów bardziej ważniejsze niż to, co wszczepiamy w kość. Jak widzą Państwo, one są różnej wielkości. To jest akurat stosunkowo duży. Nowa wersja jest mniejsza i polega na tym, że przekaźnictwo kostne, znaczy przewodnictwo kostne jest na tyle właściwe, że możemy dobrze słyszeć w przypadku, kiedy mamy taką sytuację, że jest jakaś wada wrodzona, mamy tutaj implant wszczepiony lub jest zaburzony na skutek tego, że jest jakaś wada kosteczek. Ale energia nie jest przewodzona przez to duże kółko, tylko przez te śruby, więc bardzo istotne jest, aby te śruby były dobrze wkręcone. I bardzo często to, co analizujemy na tomografii komputerowej, to patrzymy, czy ta kość nie jest jakaś gąbczasta, czy nie jest jakaś taka, która nie pozwoli nam na właściwe przewodnictwo kostne. Więc tu mamy... Które są tak istotne dla nas, natomiast w praktyce klinicznej pacjent po operacji chce słyszeć to, co jest ważne, to w tym zastosowaniu tego rodzaju implantu rzeczywiście, jak podłączymy to część zewnętrzną, takie 5 zł za uchem przyłożone do skóry, tak to może słyszeć od razu. Inne opcje są takie, że są, że mniej kosmetycznie ciekawsze dla pacjenta i początek implantów na przewodnictwo kostne to były takie implanty typu Bacha, gdzie wystawała śruba z kości i taka możliwość jest bardzo dobra, on jest dużo mocniejszy niż te implanty, które są wszczepione do kości. No niemniej jednak jest ten aspekt kosmetyczny, więc warto jest, aby przedstawić różne możliwości, jakie są. Zawsze staramy się, żeby ten aspekt kosmetyczny dla pacjenta był jak najbardziej prawidłowy. Więc mamy od dużych do małych i inne jeszcze detale zależą od tego, w jaki sposób pacjent, jaką ma pacjent historię, jaką ma anatomię, jakie ma możliwości i warto jest, aby przeprowadzić próbę od takiego pacjenta, jak to przewodnictwo kostne jest akceptowane. Mamy takie urządzenia na opaskach, czyli zakładamy na opasce taki procesor i wtedy pacjent w ogóle zapoznaje się, czy jest w stanie z czegoś takiego korzystać. To jest o tyle istotne, że jak Państwo widzą, są słuchawki w tej chwili, z których korzystają osoby wewnątrzuszne, nauszne i na przewodnictwo kostne. I pytają się na przykład chociażby dziennikarze podczas wywiadów, które słuchawki lepiej je stosować. I dla niektórych pacjentów te słuchawki na przewodnictwo kostne są bardziej akceptowalne niż nauszne. Więc warto, aby zapoznać pacjenta z takimi rozwiązaniami. Tak, słuchawki możemy mieć różne i stosujemy je z różnych powodów. Natomiast chciałem jeszcze raz mocno podkreślić to, co zostało powiedziane, że w odniesieniu do implantów ucha środkowego lub wykorzystujących przewodnictwo kości, my możemy przeprowadzić takie symulacje wcześniej, jak i pokazać pacjentowi, jak on będzie słyszał. W związku z tym on nie musi wierzyć nam na słowo, że będzie dobrze, czy bardzo dobrze. On będzie miał pełne poczucie tego, co będzie po operacji. W związku z tym opieramy się na jego odczuciu, a on ma pewność, że rzeczywiście ten słuch będzie
na takim poziomie, a zatem jego decyzja jest świadoma. To jest ogromnie ważne dla nas, żeby ten pacjent podjął świadomie decyzję w oparciu o przesłanki, które pokazaliśmy, odnoszą się do tego poziomu słuchu, który będziemy mogli uzyskać po operacji. I to jest ta pierwsza część, kiedy wykorzystujemy różnego rodzaju urządzenia, czy aparaty słuchowe, czy te urządzenia wszczepialne do ucha środkowego. Jest nieco trudniej, kiedy pacjent w różnym wieku, po urodzeniu, kilkumiesięczne dziecko, kilkuletnie dziecko, czy osoba dorosła, która kiedyś słyszała i straciła słuch, kiedy mamy do czynienia z takim niedosłuchem, który jest, to są resztki słuchu lub w ogóle go nie ma. Te resztki nie mają znaczenia. W odniesieniu do dzieci my musimy mieć pewność, że pozostała część ucha jest tak zbudowana, że pozwoli nam wszczepić. I tu ogromny przełom, który wiąże się z naszą 30-letnią działalnością, dotyczy wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u noworodków. Wprowadziliśmy to z panią docent Marią Góralówną 30 lat temu, pokonując bardzo wiele barier. Z profesorem Kochankiem uczestniczyliśmy czynnie w tym procesie, przekonując środowisko medyczne, czyli osoby, które powinny znaleźć się w oddziałach noworodkowych po to, żeby powiedzieć, że można u noworodka zbadać słuch. Dzisiaj to jest sytuacja oczywista, więc wręcz mamy się dopominają, dlaczego moje dziecko jeszcze nie było zbadane. 30 lat temu nic nie było oczywiste. Jeżeli dziecko płakało, było zaróżowione, miało dobry wynik w skali Apgar, uznawano, że jest wszystko w porządku. Czego my chcemy? A myśmy chcieli pokazać, że możemy już w tych pierwszych dniach po urodzeniu, czy w pierwszej dobie po urodzeniu sprawdzić słuch i dzięki temu mieć pacjentów wcześnie zdiagnozowanych, przygotowanych do leczenia operacyjnego, co było ogromnym postępem. Pamiętajmy, jest to rok 1993, a w 1992 przeprowadziliśmy pierwsze operacje, ja do tego jeszcze wrócę, wszczepienia implantu do ucha wewnętrznego. A teraz proszę profesora Kochanka, żeby nas przeprowadził, jest świetnym dydaktykiem i zawsze to znakomicie robi, więc w związku z tym na pewno będzie mówił o sprawach trudnych, ale takim językiem, że wszyscy zrozumieją. Jeszcze chciałbym slajdy zobaczyć. Proszę ten mikrofon. A nie, to jeszcze muszę wrócić. No takie, tutaj mamy slajdy wstępne dotyczące naszych trzech ważnych rocznic. Pierwsza rocznica to 30 lat naszej tożsamości. 30 lat temu, 14 lipca, został otwarty ośrodek Cochlear Center, który był poprzednikiem naszego Instytutu i w oparciu o jego dorobek kliniczny, ekonomiczny i naukowy powstało Światowe Centrum Słuchu. Druga rocznica to właśnie 30. rocznica badań przesiewowych u noworodków i trzecia rocznica dotyczy przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji, które pokażę za chwilę w następnej moim wejściu na żywo. Tak jest. A pani Sorry, czy jeszcze o tym coś powiemy? To możemy przypomnieć to, co było wcześniej. To jest audiogram, który ze stymulacją akustyczną, to jest ta PDTAS, a następnie cały szereg różnych innych zaburzeń słuchu, do których ja wrócę w następnych odsłonach. One pokazują, że my naturalny słuch w zakresie niskich częstotliwości, rozszerzając go, możemy uzupełnić elektrycznie, stosując odpowiednie elektrody. Jeżeli czasu nam wystarczy, postaramy się pokazać, jak to wygląda i co możemy robić, by cały czas mieć na uwadze, że możemy modelować słuch i możemy uzyskać pożądany efekt. A tym pożądanym efektem będzie dobre rozumienie tego wszystkiego, co się dzieje wokół pacjenta, a zatem dobra komunikacja z otoczeniem. Proszę bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Witam państwa. Ten slajd, który tu widzimy w tej chwili, pokazuje, w jakim mniej więcej czasie wydobywamy zapisy potencjałów pnia mózgu, które stanowią podstawę do oceny
słuchu małego dziecka. Ale chcę nawiązać najpierw do tego, co pan profesor powiedział. Ta nasza sesja ma tytuł, ten panel ma tytuł modelowanie słuchu. Wstępem do modelowania słuchu jest diagnostyka. Jeżeli, no musimy wiedzieć, co mamy modelować, więc musimy dobrze zdiagnozować narząd słuchu i na bazie tych wyników diagnostycznych czy diagnozy dopiero dobrać odpowiednie metody modelowania czy też kształtowania tego uszkodzonego słuchu. Można powiedzieć również, że modelowanie słuchu to inaczej tak naprawdę program wczesnej interwencji słuchowej, który obejmuje trzy etapy. Etap badania przesiewowego, o którym wspomniał pan profesor Skarżyński, wczesnej diagnozy i wczesnego leczenia rehabilitacji. W ciągu 30 lat dokonała się prawdziwa rewolucja w zakresie programu wczesnej interwencji słuchowej. Niewątpliwie w tej chwili Polska jest na mapie świata w czołówce tych krajów, które efektywnie wdrożyły program wczesnej interwencji słuchowej w odniesieniu do wrodzonych zaburzeń słuchu. Podwaliny tego programu polskiego były właśnie tworzone w tym ośrodku na Grójeckiej, o którym wspomniał pan profesor 30 lat temu, ale chciałbym również przy okazji wspomnieć o tym, że prawie 25 lat temu, wtedy kiedy pan profesor podpisywał konsensus dotyczący powszechnych programów badań przesiewowych w Mediolanie, powiedziano, czy zapisano w tym konsensusie, że diagnostyka zaburzeń słuchu małego dziecka w kierunku tych dzieci, które są podejrzewane o zaburzenia wrodzone, powinna odbywać się w trzecim, nie później niż w trzecim miesiącu życia. W ciągu 30 lat dokonała się prawdziwa rewolucja i w tej chwili my diagnozujemy małe dzieci, te, które nie przejdą pomyślnie program badań przesiewowych, słuchu, tego badania przesiewowego, diagnozujemy nawet w drugim, w trzecim tygodniu życia. Więc to, co dzisiaj możemy zapisać, powinniśmy zmodyfikować ten konsensus, to właśnie diagnostyka drugi tydzień życia, screening druga, trzecia doba życia. Wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy z panem profesorem Skarżyńskim ten program, badaliśmy dzieci z uwagi na organizację opieki okołonoworodkowej czy położniczej w trzeciej, czwartej dobie życia. Dzisiaj już się te badania przeprowadza w drugiej dobie życia, a za tym idzie już po tych etapach dwóch idzie wczesna terapia i rehabilitacja, czyli prawdziwe modelowanie słuchu, ale już mamy wiedzę o tym, jak, co w tym słuchu trzeba modelować. Niewątpliwie, znowu powiem, użyję tego słowa, ale dokonała się rewolucja, jeżeli chodzi o wczesne diagnozowanie wszelkiego rodzaju zaburzeń słuchu. My dysponujemy obecnie nie tylko metodami audiologicznymi, do których możemy zaliczyć metody behawioralne, audiometryczne, psychoakustyczne, ale również mamy metody elektrofizjologiczne, obiektywne, tak zwane metody. Do tego dochodzą metody obrazowe, cała gama tych metod i coraz częściej, to co się również dzieje na co dzień w instytucie, metody molekularne. Dzięki tym wszystkim metodom, a w szczególności, jeżeli mówię o małych dzieciach, dzięki metodom obiektywnym, jesteśmy w stanie prześledzić poszczególne etapy drogi słuchowej i odpowiedzieć sobie na dwa zasadnicze pytania. Czy to dziecko, czy ten pacjent ma niedosłuch, jak głęboki niedosłuch i na którym etapie drogi słuchowej doszło do uszkodzenia słuchu, czyli możemy rozpoznać poszczególne rodzaje zaburzeń słuchu. I w ten sposób dajemy lekarzom informacje o tym, z czym mają się zmierzyć, co mają modelować, który odcinek drogi słuchowej. Tu chciałem Państwu pokazać no, taki namacalny dowód tego, co my w praktyce w tej chwili robimy. I tu mamy właśnie przykład badania małego dziecka w wieku jednego miesiąca. To dziecko było badane bodźcem tonalnym o częstotliwości 500 Hz oraz takim ciekawym bodźcem typu trzask, który pobudza błonę podstawną, całą błonę podstawną, ale odpowiedzi, które rejestrują potencjały pnia mózgu w odpowiedzi na ten bodziec, dostarczają nam informację o pracy układu słuchowego w zakresie od 2 do 4 tysięcy herców. My, specjaliści, wiedzą na bazie czego my tutaj oznaczamy próg słyszenia takiego małego dziecka, które z nami nie współpracuje, przecież to takiej możliwości nie ma. W tym przypadku, jak widzą Państwo, próg dla 500 Hz tu jest wskaźnikiem progu słyszenia w tych badaniach jest tak zwana fala piąta, to jest to miejsce, to jest 10 dB, w drugim dla tego bodźca typu trzask 20 dB. Chciałem Państwu pokazać, że my mamy możliwości nieco większe i możemy oprócz tych dwóch bodźców możemy wprowadzać właściwie całą gamę bodźców i na co dzień w tej chwili w praktyce klinicznej my chcąc modelować ten słuch, no chirurg potrzebuje, czy też specjalista potrzebuje nas informacji, jak to dziecko, czy ten pacjent słyszy dla całej gamy częstotliwości. Nie ma z tym problemu. To jest przykład znowu badania dziecka w wieku jednego miesiąca dla bodźców o różnych częstotliwościach i tu widać, że to jest, no nie jest to ani trudne i w praktyce, no rzeczywiście daje pełne możliwości diagnozowania narządu słuchu bardzo wcześnie i dania informacji lekarzom o tym, jak ten słuch wygląda. Dziękuję bardzo. No w ten sposób doszliśmy do 31. prawie rocznicy
kiedy został zoperowany pierwszy pacjent w Polsce, pierwszy pacjent dorosły, pierwsze dziecko z wadą słuchu. Dziecko było, zarówno dziecko, jak i osoba dorosła, to były osoby, które słyszały i straciły słuch, a zatem nie miały takiej sytuacji i potrzeby diagnozowania, o czym mówił pan profesor Kochanek, co dało nam ogromne możliwości wczesnego wykrywania wad i obniżania systematycznie wieku szczepiania implantu ślimakowego. Przenieśmy się 31 lat wstecz, jak media odbierały naszą pierwszą operację. 16 dzień lipca. Dzień dobry w Teleekspresie. Zespół lekarzy pod kierunkiem docenta Henryka Skarżyńskiego dokonał dzisiaj wszczepienia do ucha pierwszej w Polsce i unikalnej na świecie protezy zwanej implantem ślimakowym. Pozwala on dać lub zwrócić słuch cierpiącym na całkowitą głuchotę. Jest to elektroniczna proteza, dzięki której dźwięki z otoczenia poprzez impulsy elektryczne docierają do nerwów słuchowych. To był nasz pierwszy pacjent, który nam zaufał, że możemy mu wszczepić. Mówię zaufał, dlatego że tego typu operacje nie były przeprowadzane i oczywiście każdy miał prawo mieć wątpliwości, czy to nam uda się przeprowadzić, czy to będzie skuteczne, czy to przyniesie spodziewane efekty. U tych pacjentów, których operowaliśmy, słuch był właściwie resztkowy. To były jakieś resztki słuchu. One wskazywały, że jest zachowana sprawność nerwu słuchowego i dzięki temu my, wszczepiając implant ślimakowy do ucha wewnętrznego, mogliśmy uzyskać pewien poziom słyszenia pozwalający na rozumienie mowy. Prześliśmy następne kroki, które miały miejsce. Początki to było wszczepianie implantu. Nie mieliśmy zbyt dużych możliwości wyboru, zbyt wielu nowych technologii, ale i byliśmy, jeśli chodzi o leczenie pacjentów dorosłych, około 20 lat za czołówką światową. W przypadku dzieci ten dystans wynosił około 7-8 lat do głównych ośrodków w świecie. Po 5 latach realizacji programu leczenia głuchoty z zastosowaniem implantów ślimakowych, współpracując z zespołami klinicznymi wokół producentów tych implantów, które tu są pokazane, po pierwsze przełamaliśmy pewien schemat, starając się, żeby pacjenci nasi mieli dostęp do różnych technologii, które pojawiały się w tym czasie w świecie, a następnie zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, które polegało na wykorzystaniu tak zwanej chirurgii minimalnie inwazyjnej, 6 zasadniczych kroków. I te 6 kroków połączonych z elastyczną elektrodą, za chwilę będziemy pokazywali, jak ona wygląda, było podstawą przedstawienia programu. Byliśmy wtedy z profesorem Arturem Lorencem w Nowym Jorku, gdzie pokazaliśmy ówczesnemu światu, że my możemy rozszerzyć wskazania, czyli możemy zastosować implant nie u takich pacjentów, którzy nie mają żadnych resztek słuchowych albo mają zupełnie niefunkcjonalne, tylko u pacjentów, którzy mają nieco większe resztki słuchowe, które u niektórych można było wykorzystać aparatem słuchowym, zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości, do tego poziomu, do 500 Hz. Pozostała część ucha była nieczynna. Był to kolejny przełom, który pozwolił nam rozszerzyć ówczesne wskazania umownie, patrząc na populację w różnych krajach, z dziesiątek tysięcy pacjentów na dziesiątki milionów. I to był ogromny przełom. Oczywiście w nauce nie jest tak, że jeżeli ktoś powie, wstanie i powie, tak to możemy robić, to wszyscy natychmiast uwierzą. I dzięki temu, że mamy prawo do krytyki swoich kroków, do krytyki otoczenia, do krytycznego spojrzenia na pewne programy, musimy udowodnić, że rzeczywiście mamy szansę uzyskać efekty. I ja chciałbym podkreślić w tym momencie niezwykłą rolę rodziców, którzy odegrali w programie rozszerzania wskazań. To właśnie rodzice zaobserwowali, że u części naszych dzieci
z takimi różnymi resztkami większymi lub nieco mniejszymi, my zachowaliśmy w całości te resztki. To pozwoliło rodzicom, że nie zdejmowały aparatu słuchowego, który w tym zakresie poprawiał słuch, a dzięki wszczepionemu implantowi w tym zakresie myśmy mieli uzyskany efekt słuchowy. Te pierwsze połączenie słuchu elektrycznego za pośrednictwem implantu ślimakowego ze słuchem akustycznym uzyskanym dzięki wzmocnieniu, jakie daje aparat słuchowy, było prawdziwym przełomem. Rola rodziców była bezcenna. Ona jest bezcenna do dnia dzisiejszego i będzie zawsze, bo to rodzice obserwujący swoje dziecko mogą bardzo dużo wnieść. Są naszymi autentycznymi partnerami, sprzymierzeńcami, współterapeutami w długim procesie rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego. Rozszerzając te wskazania, mogliśmy robić coraz więcej w efekcie. I teraz wrócę do tej planszy, którą pokazywaliśmy wcześniej. Popatrzmy na sytuację, gdzie mamy słuch zachowany do 1500 Hz. Pacjent w ciszy. Panie profesorze, rozumie ile? No, może rozumieć 60%, nawet nie można 80%. Nie można powiedzieć, że jest głuchy. Ale jeżeli, no czy my funkcjonujemy na co dzień w ciszy, panowie? Nie funkcjonujemy. W związku z tym, żeby mieć swobodę w komunikacji, możemy wszczepić implant ślimakowy i wszczepienie tego implantu ślimakowego z odpowiednio dobraną elektrodą elastyczną według tego modelu 6 kroków może pozwolić nam na uzyskanie jakiego efektu słuchowego? 100% w szumie. 100% w szumie, czyli 100% w warunkach, gdzie otoczenie jest zakłócane różnymi dźwiękami. To był ogromny przełom i teraz przejdźmy kolejne etapy, które tu są pokazane, kolejne rodzaje elektrod, kolejne możliwości, kolejne grupy pacjentów. I to jest ta rewolucja, która stała się dzięki zaangażowaniu naszego zespołu. A to miejsce, w którym jesteśmy, jest wykorzystywane kilkadziesiąt razy w roku. W sumie odwiedziło to miejsce ponad 8 tysięcy naukowców z całego świata, którzy najpierw siedzą na tych miejscach, gdzie dzisiaj nasi goście obserwują operacje na żywo z kolejnych sal operacyjnych, a potem mogą tu przyjść i przećwiczyć wszczepianie różnych elektrod i zobaczyć, jakie są różne możliwości modelowania słuchu w zależności od tego, od tej wady, z której wychodzimy. 12 lipca 2002 roku to pierwsza w świecie operacja czyściowej głuchoty, takiej klasycznej, gdzie nasza pacjentka miała zachowany, wydolny socjalnie słuch do 500 Hz, a zatem nie była głucha. Była studentką psychologii i jako studentka właśnie psychologii bardzo nam pomogła w podjęciu tej przełomowej decyzji, bo nie będąc głuchą, ale stosując naszą metodę chirurgiczną i odpowiednio dobraną elektrodę, daliśmy jej szansę. Posłuchajmy jej, jak ona mówiła o sobie. To jest jeszcze model. Po operacji Katarzynie podłączono procesor mowy. Umieszczony w głowie implant za pomocą procesora zbiera dźwięki, koduje je w serię impulsów i przekazuje do ucha wewnętrznego. Umieszczona w ślimaku elektroda pobudza nerwy słuchowe. Za ich pośrednictwem sygnał dociera do kory mózgowej. Do tej części ucha, które jest było nieczynne u niej. A teraz popatrzmy, jak wygląda symulacja. Przygotowali ją nam współpracujący z nami inżynierowie. Najpierw mamy dźwięk akustyczny przechodzący przez ucho. A potem zapalają się zakończenia kolejnych kanałów w elektrodzie i jest słuch elektryczny. Pan profesor Lorenz będzie za chwilę mówił o możliwości integracji tego słuchu elektryczno-akustycznego, bo to jest wielki wkład inżynierów klinicznych, którzy zadecydowali o tym, że pacjent w korze mózgu odbiera wrażenia,
zrozumiałe, pozwalające, tak jak profesor Lorenz powiedział, słyszeć w 100%. Mogę prosić o krótki komentarz do tej części? Ta integracja rzeczywiście, panie profesorze, jest olbrzymim wyzwaniem i tutaj myśmy stanęli przed taką szansą zrobienia czegoś, czego nikt wcześniej nie robił. Badania pokazywały, badania podstawowe pokazywały, że takie połączenie słuchu elektrycznego i akustycznego może mieć negatywne skutki. Ten słuch się może tak po prostu jeden z drugim pogryźć, zakłócać. Część badań, zresztą mniejsza część, pokazywała na możliwości tak naprawdę uzyskania synergii, czyli wykorzystania dodatkowych informacji, tego czego nie ma w słuchu elektrycznym. Można uzupełnić słuchem akustycznym i odwrotnie. Tak więc tą datę wszyscy my bardzo dobrze pamiętamy, dlatego że mieliśmy świadomość, że naprawdę zaczynamy robić coś nowego. Znaczy zrobiliśmy ogromny krok milowy w światowej nauce i medycynie, a ja odniosę się do tego audiogramu. Prawdopodobnie u naszej Katarzyny słuch pogarszał się wraz z wiekiem do coraz niższych i w momencie, kiedy się zgłosiła do nas i kiedy zastanawialiśmy się, czy możemy pomóc, to ten słuch był na tym poziomie, tak jak widzicie Państwo. Tyle jej zostało. Dzięki temu, że udało nam się zachować ten przedoperacyjny słuch i wszczepić implant ślimakowy z odpowiednio dobraną elektrodą, uzyskaliśmy efekt słuchowy. To wypowiedź za chwilę pani Katarzyny, która mówiła na konferencji prasowej 2 miesiące po operacji o sobie. A teraz jak słyszę te wysokie dźwięki, to ten cały świat jest bardziej przestrzenny. Teraz dzięki temu procesorowi ja wiem, co się dzieje. Mogę kontrolować sytuację i coraz dalej się wypuszczam. To była słynna konferencja przy ulicy Foksal w domu dziennikarza. Wielu dziennikarzy chodziło wokół pani Katarzyny z różnych stron, żeby ją zaskoczyć, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście słyszy i z lewej strony, i z prawej. Wyglądało to zabawnie, natomiast dla nas było to ogromne przeżycie, bo pokazaliśmy światu coś, czego nie było. Coś, co otwierało drogę, tak jak powiedziałem wcześniej, dla dziesiątek milionów pacjentów, bo takich pacjentów z częściową głuchotą jest po prostu bardzo dużo. W roku ubiegłym, kiedy mówiliśmy o 20. rocznicy wszczepienia pierwszego w świecie implantu w częściowej głuchocie, nagraliśmy krótki film i pani Katarzyna mówi o sobie, o swoim funkcjonowaniu. To był pierwszy na świecie taki zabieg. Profesor Henryk Skarżyński przeszczepił pani Katarzynie implant ślimakowy, dzięki czemu odzyskała słuch. To był przełom w jej życiu. Właśnie minęło 20 lat od tamtej operacji. Marek Nowicki rozmawiał z pacjentką i lekarzem. Wtedy i dziś. To jego relacja. To zdjęcia faktów sprzed dokładnie 20 lat. W trakcie tej operacji dzięki wszczepieniu implantu ślimakowego ta kobieta, Katarzyna Tomaszewska, odzyskała słuch. Rozmawialiśmy z pacjentką wkrótce potem. Teraz dzięki temu procesorowi ja wiem, co się dzieje. Mogę kontrolować sytuację i coraz dalej się wypuszczam. Praktycznie nie mam jej w domu ostatnio. Po 20 latach postanowiliśmy odnaleźć pacjentkę i zapytać, co słychać. Marek Nowicki z tej strony. Dzień dobry, Katarzyna Witaszewska. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy tutaj na Skype'ie. Nie wiem, czy pani pamięta, 20 lat temu rozmawialiśmy. Nie pamięta pani. Proszę mi takich rzeczy nie opowiadać 20 lat temu. Nikt nie chce pamiętać, że to już 20 lat. Zabieg otworzył pani Katarzynie okno na świat. Kobieta, która kiedyś cierpiała na częściową głuchotę, teraz podróżuje po kontynentach, a mieszka na La Palmie, gdzie od niedawna prowadzi hostel. Na pewno operacja umożliwiła mi swobodne podróżowanie i komunikację w obcych językach, bo niestety wcześniej to było tak, że ta moja znajomość była dosyć bierna. Znaczy ja mogłam sobie coś przeczytać po francusku,
mi powiedzieć coś po francusku, natomiast to nie działało w drugą stronę, żebym ja zrozumiał, kto co do mnie powiedział. To był pierwszy tego typu zabieg na świecie. Operację 20 lat temu przeprowadził profesor Henryk Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Panią Katarzynę przedstawił na specjalnej konferencji prasowej, na której też wtedy byliśmy. Wynik Katarzyny jest nienotowany w dostępnej literaturze światowej. Możemy zatem mówić o ogromnym sukcesie na skalę międzynarodową. Pamiętam konferencję, pamiętam wszystkie uszczypliwe uwagi, wszystkie dociekania, czy na pewno Kasia słyszy, czy z tej strony, czy z tamtej strony. Teraz operacja wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą to zabieg standardowy. W samych tylko Kajetanach, gdzie mieści się Światowe Centrum Słuchu, lekarze wykonali już ponad 10 tysięcy takich zabiegów. Dzięki nim pacjenci wracają do normalnego życia, tak jak pani Katarzyna. To mnie bardzo cenię tą możliwość, że mogę się komunikować w obcych językach i mogę sobie po prostu wybrać kraj, w którym chcę mieszkać i nie być z boku, tylko czuć się po prostu częścią tej społeczności, porozmawiać z sąsiadami, porozmawiać sobie w urzędzie, pozałatwiać sobie po prostu różne pozwolenia. Umówiliśmy się z pacjentką na kolejną rozmowę. Za 20 lat. Marek Nowicki, Fakty. Drodzy Państwo, z prawdziwą radością się ogląda i słucha pacjenta, który był wskazany na głęboki niedosłuch i prawdopodobnie na pełną głuchotę, bo w tamtych czasach czekano by, żeby wszczepić implant, jak pacjentka całkowicie ogłuchnie. Dziś Katarzyna posługuje się wieloma językami, które uczyła się już z nowym słuchem. I to jest to prawdziwe modelowanie słuchu, o którym możemy dzisiaj mówić z tego miejsca, ze Światowego Centrum Słuchu, które jest światowe nie z samej nazwy, ale jest światowe, gdyż takich przełomowych wydarzeń dotyczących operacji poprawiających słuch było naprawdę bardzo dużo. Często to były operacje bardzo trudne, które musieliśmy przećwiczyć na specjalnych symulatorach. Dzisiaj ten symulator jest w Politechnice Warszawskiej. Jutro można podejść i przećwiczyć samemu, jakby przeprowadza się taką operację. Ja na chwilę pokażę, że my w oparciu o badania radiologiczne możemy odtworzyć sytuację u danego pacjenta, często bardzo trudnego pacjenta ze skomplikowaną wadą, i przećwiczyć na tym modelu, który powstał w oparciu o zdjęcie, zdjęcie po wykonaniu tomografii komputerowej, jak powinniśmy postępować, żeby nasze postępowanie było jak najmniej inwazyjne, żeby ominąć wiele ważnych struktur i wszczepić implant tam, gdzie my chcemy, żeby on był wszczepiony i żeby uzyskać optymalny efekt słuchowy. Ja bym teraz poprosił profesora Piotra Skarżyńskiego, żeby tutaj usiadł przy takiej sztucznym preparacie sztucznej kości i mamy tutaj do dyspozycji, nie wiem czy kamera to pokazuje, mamy cały szereg, proszę bardzo. Spróbuję tak wyostrzyć, żeby było widać. Mam wiele różnych elektrod i to jest to szczęście, że możemy tyle elektrod mieć, bo staramy się dopasować to urządzenie. Oczywiście to są elektrody próbne, które używamy na kościach skroniowych do danego pacjenta. Czyli nie jest tak, nie mamy takiej sytuacji, że mamy tylko jedno urządzenie i bez względu na to, jaki jest słuch, to wkładamy jedno urządzenie, tylko mamy ich kilka. Zobaczą Państwo z bliska, to są trzy różne elektrody. One są o różnych długościach, o różnych grubościach, o różnej elastyczności. I teraz tak, tu akurat jest taki preparat kości całkiem ciekawy. Myślę, na nim ktoś ćwiczył wcześniej, żebyśmy sobie wyjaśnili, co tu widać. Widzą Państwo, że mamy tutaj jamy, gdzie staramy się dotrzeć do ślimaka, prawda? I ślimak jest tam głębiej. To jest opona mózgowo-rdzeniowa, więc tutaj raczej nie powinno się wchodzić, ale to pokazuje Państwu obraz, jak to wygląda i z drugiej strony. Tu widać ślimak. No i zobaczcie Państwo, jak wygląda próba wprowadzenia takiej elektrody. Ona tak wygląda. Niektóre się bardziej... Ten włos na dużym powiększeniu wygląda, jakby był włos trzęsący się, a to są bardzo trudne warunki. W prawdziwie u człowieka, kiedy wprowadzamy
elektrodę i są płyny ucha wewnętrznego, ona wchodzi sprawnie, tutaj preparat jest suchy, w związku z tym takich możliwości nie ma. Jakby było wilgotne, to byśmy ją normalnie... Tak jest, jest po prostu tarcie. I tak, jest tarcie. I tutaj jest cały ten kunszt polega na tym, żeby ją prawidłowo wprowadzić, ale też dobra, z jednej strony te elektrody, które są bardziej delikatne, są lepsze dla ucha wewnętrznego i całe te szkolenia, które tutaj są przeprowadzane dla wielu chirurgów, są tak pożądane przez wielu specjalistów, bo oni chcą zobaczyć, co jeszcze mogą zrobić lepiej, żeby jeszcze lepiej ten słuch zachować, o którym profesor przed chwilą mówił w zakresie tych niskich częstotliwości. Bo prawda jest taka, że my zapraszamy ludzi ze świata i dzielimy się tym, żeby upowszechnić naszą polską szkołę otochirurgii w nauce i medycynie światowej. Chcemy, by to, co udało się nam przeprowadzić tu, wdrożyć, zastosować klinicznie w oparciu o zespół wielointerdyscyplinarny, żeby było dostępne dla pacjentów w różnych ośrodkach w świecie, w tym w wielu ośrodkach znanych, ale gdzie te urządzenia u takich pacjentów nie są stosowane. Ale ostateczny efekt będziemy mieli wtedy, kiedy my zintegrujemy ten słuch, który zachował się, z tym słuchem nowym, który uzyskujemy dzięki wszczepionemu implantowi ślimakowemu. Pan profesor Lorenz przeprowadzi nas przez niuanse tego procesu. Dziękuję panie profesorze. To rzeczywiście było dla nas dużym wyzwaniem. Od pana profesora Skarżyńskiego pierwszy pacjent trafił pod opiekę inżynierów klinicznych. Staramy się państwa zaciekawić tym, co robimy. Tu jest przykład takiego artykułu w Słyszę, także jeżeli ktoś by chciał poczytać, to jest dostępne w internecie. To, co my tak naprawdę się staramy zaopiekować, to przede wszystkim oczywiście pacjentem, ale w ten sposób, że podłączamy do programowania część zewnętrzną implantu ślimakowego. Dlatego, że tutaj mówimy tak naprawdę o systemie implantu ślimakowego. Często pan profesor mówił o wszczepieniu implantu, ale ten sam implant w tej chwili nie jest w stanie działać. Potrzebuje części tej zewnętrznej, a ta część zewnętrzna z kolei musi być indywidualnie dopasowana do każdego pacjenta. I to teraz, jak to wygląda na schemacie? Na schemacie wygląda w ten sposób, że słuch ten akustyczny jest w czubku ślimaka, tam są zachowane komórki słuchowe, a my staramy się go dopełnić, stymulując elektrycznie pozostałą część ślimaka. Czym to się różni od tego, co do tej pory było robione? Po prostu tym, że jeżeli pacjent był całkowicie głuchy, to sama ta stymulacja elektryczna musiała wystarczyć i tak naprawdę pobudzaliśmy jak największe grupy nerwu słuchowego, żeby to słyszenie odtworzyć. Teraz jest dużo większe wyzwanie, dlatego że no, można powiedzieć, że ucho wewnętrzne w tym momencie jest w trybie podwójnym albo w trybie hybrydowym. Ta hybryda to właśnie integracja elektryki z zachowaną fizjologiczną akustyką. I tu na schemacie widać, tam na tym górnym rysunku, że są zachowane komórki słuchowe i teraz tak trzeba dobrać stymulację elektryczną, żeby te komórki słuchowe nadal funkcjonowały i żeby nie przeszkadzać fizjologii słyszenia w obszarze niskich częstotliwości. Chciałbym jeszcze na jedną ciekawą rzecz państwu zwrócić uwagę. Nauczyliśmy się tego tak naprawdę przez 20 lat, że oczywiście w pierwszej kolejności dopasowujemy się do nerwu słuchowego, ale ta informacja dalej płynie do mózgu i tak naprawdę od mózgu zależy, czy ten sygnał zostanie zintegrowany, czy pacjent będzie miał korzyść tą synergistyczną wtedy, kiedy, czy tą synergię wtedy, kiedy słuchem akustycznym może rozumieć 10%, słuchem elektrycznym tylko 20%,
a razem 100%. I ta właśnie integracja, którą robi mózg, jest wtedy tak naprawdę możliwa, kiedy uruchomimy neuroplastyczność. Neuroplastyczność uruchamia się również wtedy, kiedy pacjent przykładowo traci ten słuch stopniowo. Mózg zaczyna zmieniać swoje mechanizmy funkcjonowania, uczy się jak najwięcej czerpać informacji z niskich częstotliwości. Więc w pierwszej kolejności musimy tak naprawdę odwrócić ten mechanizm i nauczyć pacjenta, nauczyć jego mózg poprzez odpowiednią stymulację elektryczną, żeby te dźwięki wysokie były odpowiednio przyjmowane. Czasami pacjenci mówią mi, że one brzmią bardzo skrzecząco, piszcząco, szczególnie właśnie na początku. Nie wynika to tak naprawdę z wady czy z jakichś niedociągnięć w systemie implantu. Jest to spowodowane tym, że mózg przez 30 lat tych dźwięków po prostu nie słyszał. Więc dopasowanie systemu implantu musi być włączone tak naprawdę w cały system rehabilitacji pacjenta. Pacjent musi w tym czasie wykonywać odpowiednie treningi słuchowe po to właśnie, żebyśmy mogli tą integrację tych dwóch modalności uzyskać. I na zakończenie jeszcze powiem, że w tej chwili mówimy o tak naprawdę dopasowaniu neurokognitywnym, bo nie tylko bazujemy na samej subiektywnej ocenie, jak pacjent słyszy. Oczywiście pytamy się go, czy cicho, czy głośno, czy wysoko, czy nisko, ale możemy teraz rejestrować z różnych tak naprawdę fragmentów drogi słuchowej sygnały bioelektryczne z komórek słuchowych, z nerwu słuchowego, ale również i z samego mózgu. I analizując to, co zarejestrujemy, możemy jeszcze lepiej ustawić system implantu ślimakowego. I na końcu ostatnia informacja. Bierzemy również obecnie pod uwagę pozycję elektrody w uchu wewnętrznym w ślimaku, dlatego że możemy, znając położenie poszczególnych kontaktów, zakończenie elektrod, możemy odpowiednio dopasować stymulację elektryczną. A ja teraz dopełnię tą informację, która była po tamtej stronie, gdzie pokazywałem Państwu elektrody, czyli podsumowując, mamy różne implanty, mamy implanty takie jeszcze z elektrodami odniesienia, to są implanty ślimakowe różnych firm, które mamy tutaj dostępne dla pacjentów, to jest jeszcze firma Oticon z taką elektrodą, która jest na przykład dobra u pacjentów z zaawansowaną autosklerozą, firma Advanced Bionic, która ostatnio też do 3 testów ma możliwość wykonywania implantów oraz implanty, tutaj kamerę ustawię, inne, które już nie są produkowane, ale też były dostępne. Myśmy zawsze mieli możliwość oferowania pacjentom różnych najnowszych rozwiązań. I na przykład zobaczcie Państwo takie rozwiązanie typu MET i typu Kodak. To były rozwiązania, które były dobre, bardzo mocne, ale okazywało się, że tylko kilka osób na świecie potrafiło z tych urządzeń skorzystać. No i na większą skalę firmy tego nie utrzymały, a takie możliwości też były. I tak naprawdę dzięki doświadczeniu czy zespołu implantów, czy zespołu protezowania, czy chirurgów, którzy wykonują te operacje w naszym ośrodku, mamy możliwość zaoferowania pacjentowi optymalnych rozwiązań, żeby właśnie do tych 100%, o których mówi profesor Lorenz, dociągnąć. Na slajdzie widać wyniki. To jest barwna kombinacja różnych linii. Profesor Lorenz, chciałeś dwa słowa? Dwa słowa, bo połączenie słuchu elektrycznego i akustycznego może być za pomocą takiego klasycznego procesora, czyli nie musimy wzmacniać, bo to też chyba warto o tym powiedzieć, że jeżeli perfekcyjnie jest zachowany dobry słuch, to on naturalnie łączy się z słuchem elektrycznym i tutaj pan profesor Skarżyński zaproponował tak naprawdę nazwę stymulację elektryczno-naturalna. I jeżeli zaczynamy od gorszego słuchu, który też jest zachowywany, to potrzebujemy systemu podwójnego, czyli to jest bardzo ciekawy procesor, bo on zawiera tą część elektryczną, ale ma wbudowany aparat słuchowy, więc możemy na tej samej wizycie w celu dopasowania systemu tak naprawdę zastosować odpowiednie wzmocnienie i wtedy pacjent ma połączony słuch elektryczny i akustyczny. I jest jeszcze ostatnia grupa,
gdzie stosujemy samą elektrykę. Drodzy Państwo, pokazaliśmy możliwości modelowania słuchu. Pokazaliśmy, że możemy poprawiać słuch w zależności od punktu wyjścia u pacjentów z zaburzeniami wrodzonymi i nabytymi, że my możemy stosować różnego rodzaju urządzenia wszczepialne do ucha środkowego, do ucha wewnętrznego, zaczynając od klasycznych operacji rekonstrukcyjnych. Jak każdy naukowiec, chcielibyśmy, żeby to, co robimy, to, czym się zajmujemy, było znane i rozpoznawalne we współczesnym świecie, żebyśmy mieli naśladowców, bo to jest najlepsze potwierdzenie tego, co my tak naprawdę wnieśliśmy do światowej nauki. I tutaj poproszę profesora Krzysztofa Kochanka, sekretarza naukowego naszego Instytutu, o jeszcze jeden komentarz. Proszę Państwa, podczas dzisiejszych sesji widzieliśmy wiele ciekawych, wysłuchaliśmy wielu ciekawych referatów, które pokazały, jaka jest siła polskiej nauki w różnych obszarach. Niewątpliwie, jak Państwo słuchają tej wypowiedzi pana profesora czy moich kolegów, no, nasuwa się w sposób naturalny pytanie, jaka jest pozycja tego ośrodka w świecie, zarówno kliniczna, dydaktyczna, czy też naukowa. Nasz ośrodek, Instytut, od samego początku swojej działalności opierał swój rozwój na trzech filarach. Na działalności klinicznej, na działalności naukowej, na działalności dydaktycznej. Każdy z tych obszarów można mierzyć na różne sposoby. Tak jak tu mieli Państwo okazję przekonać się w wypowiedziach pana Sora i naszych kolegów, jak wysoko specjalistyczne procedury stosujemy w modelowaniu słuchu. I niewątpliwie tutaj jesteśmy jednym z liderów absolutnie w świecie tych najnowocześniejszych technologii, które pozwalają przywrócić pacjentowi słuch. Działalności i można mierzyć rzeczywiście tą działalność kliniczną, możemy mierzyć różnymi wskaźnikami, liczbą zoperowanych pacjentów, liczbą stosowanych procedur wysokospecjalistycznych, unikalnych procedur, wdrażaniem nowych technologii i to ma miejsce w Kajetanach. Jeżeli chodzi o działalność dydaktyczną, wskaźniki są przeróżne. Akurat to nie jest Instytut nie jest ośrodkiem akademickim, ale my również w tym obszarze działalności dydaktycznej mamy wiele do powiedzenia, współpracujemy z uczelniami wyższymi, uczymy studentów. Pod naszym kierunkiem powstały prace magisterskie, licencjackie, więc mamy tutaj przeogromny wkład w rozwój audiologii, otolaryngologii pod względem dydaktycznym. No i pozostaje ta trzecia sfera, sfera nauki. Też pojawia się pytanie, czy ta pozycja tego ośrodka jest wysoka, czy też nie. Jeżeli Państwo spojrzą na ten slajd i w międzyczasie mieli Państwo okazję przeanalizować te parametry, które ja tutaj wyświetliłem na tym slajdzie. To jest slajd, który pokazuje, jaka jest pozycja lidera tego zespołu oraz zespołu tak naprawdę w odniesieniu do literatury światowej. Bo my wiemy, że wskaźniki bibliometryczne są bardzo chętnie stosowane, ale jednym z tych wskaźników, bardzo silnym wskaźnikiem jest nie liczba publikacji, ale to, czy te publikacje, wyniki naszej działalności naukowej znajdują odzwierciedlenie w pracach innych naukowców i czy oni cytują nasze prace. To, co tutaj Państwo widzą na tym slajdzie, to są pozycje, które mogą Państwo sami znaleźć dla tych haseł, które odnoszą się do słuchu, tak jak Partial Deafness czy Hearing Screening School. Widzą Państwo, jak wysoką pozycję wielu hasła, które wiążą się ze słuchem, zajmują prace badawcze publikowane w literaturze światowej. Jeżeli chodzi, to jest nie do uwierzenia, było 20 lat temu, dzisiaj to jest fakt. My, jeżeli chodzi o leczenie częściowej głuchoty, zajmujemy w piśmiennictwie światowym pierwszą pozycję. Jeżeli chodzi o screening dzieci w różnym wieku, trzecią pozycję. Widzą Państwo, to są niezwykle wysokie pozycje, które świadczą o tym, że ten ośrodek audiologiczno-otologiczny, implantowy, można tutaj odmieniać na różne sposoby to, co tutaj się dzieje w Instytucie, zajmuje niezwykle wysoką pozycję, nie tylko kliniczną, ale również naukową. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chciałbym powiedzieć, jeszcze dodać do tego, że jak zaczynaliśmy program implantów ślimakowych, naszym celem było, żeby pacjent usłyszał, można powiedzieć, cokolwiek, by poprawić jego komunikację z otoczeniem. Po 10 latach zrozumieliśmy, że dajemy naszym pacjentom nie cokolwiek.
dajemy możliwości uczenia się kolejnych języków, dajemy możliwości normalnego funkcjonowania i wyboru pracy w różnych zawodach. Wielu naszych pacjentów to młodzi lekarze, którzy funkcjonują w różnych specjalnościach. Duża grupa naszych pacjentów to prawdziwi artyści. Grają na różnych instrumentach, zawodowo bądź amatorsko. Niektórzy komponują muzykę. To jest ten najwyższy wymiar doskonałości, jaki można uzyskać, modelując słuch. Kończąc, chcę podziękować kolegom. Pan profesor Krzysztof Kochanek, profesor Artur Lorenc, profesor Piotr Skarżyński, doktor Kamil Płaski, który jest gospodarzem tego laboratorium, odwiedzanego przez wielu naukowców ze świata, którzy widząc operacje na żywo, mogą ćwiczyć, trenować, wykonywać je na specjalnie przygotowanych preparatach. To są unikalne możliwości, które oferujemy dzisiaj współczesnemu światu naukowemu i klinicznemu. A co oferujemy pacjentom? I może nam to wyjdzie, albo nie, bo nie trenowaliśmy. Możemy pomóc prawie każdemu. Dziękujemy za uwagę. 4 minuty zostawiamy na przeniesienie się ekipy i na górę po to, żeby pokazać kolejne nasze wynalazki w następnym panelu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
działa. Dzień dobry Państwu. Czy możemy zacząć? Serdecznie witam. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu za udział w tym panelu i poprowadzeniu tego panela. I jeśli Państwo pozwolicie, panel oczywiście jest bardzo taki, no, można powiedzieć, że kryjący w sobie i małe, i duże wynalazki. I dlatego też Państwo, którzy będą przedstawiali różne swoje osiągnięcia. I może na początek poproszę pana profesora Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej o przedstawienie prezentacji, czy też swoich osiągnięć dotyczących
przykładów nowych rozwiązań dla neurologii, kardiologii i otolaryngologii. Ja mi się wydaje, że jak starczy nam czasu, to ewentualnie dyskusja dopiero po zakończeniu, bo nie wiem, jak to będzie. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja przedstawię kilka takich pomysłów, które rozwijamy, a teraz mamy zamiar je jak gdyby dokończyć dzięki możliwościom, które stwarza sztuczna inteligencja. Zawsze pokazuję ten slajd moi wspaniali wychowawcy. Katedra istnieje 55 lat. Proszę państwa, kwestia neurologiczna, drżenie, parkinsonizm. Można to w tej chwili diagnozować bez pomocy, bez wsparcia lekarza, analizując obraz, w szczególności, rozpoznając gesty palców, stykania palców, prostowania dłoni w oparciu o skalę United Parkinson Disease Rating Scale. To jest uniwersalna, stosowana na całym świecie skala, która ma 30 kilka gestów. Wcześniej trzeba było do lekarza pójść, żeby diagnozował bieżący stan pacjenta, bo w tych schorzeniach mamy dwa stany on i off. Albo pacjent ma nasilone objawy, albo te objawy mijają, tak jak za przełączeniem dosłownie przełącznika. I leki, które są stosowane, to przede wszystkim lewodopa. One powinny być podawane synchronicznie z zaburzeniami. W związku z tym autodiagnoza i autokontrola pacjenta poprzez skierowanie dłoni do kamery i powtarzanie gestów widocznych na monitorze jest tutaj rozwiązaniem. Inny temat, który toczy się w mojej katedrze, tutaj we współpracy z profesorem Tabakowem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, to jest wykorzystanie możliwości, które dają szczepy antypadaczkowe do rejestrowania przebiegów, zwłaszcza szybkich fal mózgowych w zakresie około 800 Hz, o których całkiem od niedawna wiadomo, że mają związek z uruchamianiem pamięci mózgowej. I jak państwo widzą na tym rysunku, wykorzystujemy tutaj takie urządzenie, które sami skonstruowaliśmy, CyberOko, do emitowania bodźców wizualnych i pacjenci z wszczepioną elektrodą, już takich pacjentów mamy 4 w Polsce, 2 tutaj w Brnie. No, dzięki tej elektrodzie umożliwiają rejestrację wysokoczęstotliwościowych fal EEG, w tym przypadku IEEG, czyli to są z zaimplantowanych elektrod. No i grupa moich współpracowników prowadzi dość zaawansowane badania nad korelacją pamięci wzrokowej i słuchowej właśnie z przebiegiem szybkich oscylacji. Mamy kilka publikacji, w tym nawet takie w czasopismach Brain i inne. Jeszcze tutaj rzuty oka na właśnie tych pacjentów, to są, można powiedzieć, ponury żart, ludzie z otwartymi głowami, tak, ci pacjenci, ponieważ właśnie mają otwarte czaszki. No jest to takie wykorzystywanie tych pacjentów dla dobra nauki, ale bardzo nieszkodliwe, ponieważ jest tylko rejestracja przebiegów. Analiza tych przebiegów wykorzystuje sztuczną inteligencję, sztuczne sieci neuronowe w architekturze tak zwanego autoencodera. One mają taką cechę, że wyszukują charakterystyczne cechy w sygnale. To nasze CyberOko, o którym ja już tutaj mówiłem, rozwija się właśnie w tym kierunku. A tutaj pokazywałem taki wynalazek, który uzupełnia badanie słuchu metodą odpowiedzi z pnia mózgu, szeroko znane i stosowane również tutaj w Instytucie, też u noworodków.
ABR, czyli Audio Acoustical Brain Stem Response, przy czym podmieniamy bodziec z bodźca tonalnego i szerokopasmowego na fonemy w danym języku, tak zwane dajfony, czyli zbitki dwóch fonemów. Tu wykorzystujemy taką sytuację, że mamy teraz wielu studentów zagranicznych. To są studenci z Meksyku, Pakistanu, Iranu, Indii. Dla nich język angielski jest nienatywny i możemy prowadzić eksperymenty z pobudzaniem za pomocą fonemów i udowodniliśmy pewną tezę, to niedawna publikacja, że w języku natywnym impuls odbierany w pniu mózgu pojawia się szybciej niż w nienatywnym. Ja może tutaj przeskoczę pewne rzeczy, bo wiem, że mam niewiele czasu i chciałbym go nie przekraczać, ale miałem mówić o wynalazkach. Wynalazkiem niewątpliwie jest, bo Urząd Patentowy udzielił nam patentu, jest radar oddechowo-krążeniowy, który monitoruje oddech i rytm krążenia w sposób bezdotykowy. Najpierw pozycjonowany jest pacjent przy użyciu monitora, który jest na tym urządzeniu. Rola pacjenta jest prosta, ma oddychać. Natomiast to urządzenie bezdotykowo rejestruje ten oddech i analizuje. Również ostatnio z użyciem tak zwanych sieci LSTM, Long Short Time Memory Neural Networks. Ma ono dosyć sporo zastosowań takich właśnie poza międzyspecjalnościowych, tak to bym powiedział. Ja tutaj próbowałem się przebić swego czasu z takim wynalazkiem właśnie, mam nadzieję, że dojdzie do współpracy, mikrokamera i badania otoskopowe, przesiewowe, bo mówimy o przesiewie przy badaniach tonalnych, ale można również organizować badania otoskopowe używając mikrokamery i sztucznych sieci neuronowych do uczenia rozpoznawania siedmiu rodzajów, jest siedem klas chorób, które można w ten sposób rozpoznawać. Dzisiaj na porannej sesji dotyczącej sztucznej inteligencji mówiłem o najnowszym projekcie, jakim jest konwersja mowy personelu medycznego na tekst i automatycznie wypełniane formularze. Mówiłem też o diaryzacji. Nie wiem, czy tutaj jest dźwięk podłączony, ale bym Państwu pokazał, na czym polega diaryzacja. Już kończę. Wątroba niezmieniona, skorze żółciowe o nazwiskiej w ścianie. 10 zmieniony zapalnie powiększony. Wzrostach zapalny dwunastnica, moralna szkodnicą, tylna ściana, witym wzroście z wątrobą, granice preparowania tkanek z trudnością widoczne. Nasilone cechy zapalenia wokół, grube krwawiące tkanki. Wątrobę, rzeka na kłuto, treść ropna, wysłano na posiew. Efekt mowy cocktail party, kiedy wielu lekarzy na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym mówi i diaryzacja przy użyciu sztucznych sieci neuronowych przynosi takie efekty. Wątroba niezmieniona, pęcherzyk żółciowy o napiętej, pogrubiałej ścianie, zmieniony zapalnie, powiększony, o wzrostach zapalnych, dwunastnica. Również drugi lekarz tutaj coś mówił. Teraz go uruchomimy. Tuż pod pękiem nacięto skórę i wprowadzono pierwszy trochę. 10 milimetrów. Wytworzono odmian od wątroby niezmienionej. Rozumiem, Państwo już w tej chwili rozumieją tę ideę. Tak daleko posunięty rozplot głosów zmieszanych nie był możliwy, dopóki nie można było stosować algorytmów sztucznej inteligencji. To taka próbka wielu projektów wynalazczych, które toczą się w moim zespole. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. No, ja mówiłem, że nie będzie dyskusji, ale może dosłownie jedno zdanie powiem, że gratuluję tych osiągnięć i wynalazków i wydaje mi się, że ci, którzy pracują, to znaczy mówię o lekarzach,
którzy pracują w instytutach medycznych i współpracują z inżynierami z Politechniki, to naprawdę wiele problemów jest takich no, medycznych, gdzie tylko w takim teamie można jakiś problem rozwiązać. Jeszcze raz gratuluję. Jeśli będą pytania, to poprosimy pana profesora. Jestem do dyspozycji. Dziękuję. Jeśli państwo pozwolicie, to ja teraz przedstawię. Tylko jest takie małe, tak? Z tego co widzę. Proszę państwa, chciałbym też, bo czasu jest niewiele, już prawie minuta minęła, krótko przedstawić prototypowe urządzenie do leczenia szumów usznych za pomocą elektromagnetostymulacji ucha, zarejestrowane jako patent europejski. Natomiast z patentami w tej chwili, a zwłaszcza patentami tego typu, to jest tak, że patent nie otwiera drogi do tego, żeby takie urządzenie było zarejestrowane. Droga do rejestracji to jest bardzo druga, wyboista droga, a zwłaszcza w obecnych czasach. I myślę, że też nie będę robił tu wstępu, bo jest tutaj dużo osób, które zajmują się szumami usznymi. My mamy doświadczenia w zasadzie od 40 lat, ale mieliśmy wcześniej ponad 20 lat też takie urządzenie skonstruowane przez Politechnikę Łódzką. No ale ono po prostu się zużyło i teraz każde urządzenie musi mieć paszport, musi mieć serwis i tak dalej, ale ono było typowo urządzeniem, gdzie odbywały się elektrostymulacje, czyli stymulacje elektryczne. W tym urządzeniu doszła jeszcze możliwość stymulacji magnetycznej. I to wykonujemy za pomocą cewki. Oczywiście ja mówię o leczeniu tutaj cały czas szumów tych subiektywnych, bo całkowicie to jest inny problem i mniejszy może problem, szumy obiektywne. Natomiast te szumy uszne subiektywne, tych szumów jest coraz więcej, bo starzeje się społeczeństwo. I to w wielu krajach, nie tylko u nas, praktycznie podaje się nawet do 20-25% osób w wieku starszym. No oczywiście jest dużo teorii na temat tych szumów usznych. To na początku myślano, że tylko to generuje ślimak. Później, że w zasadzie na wszystkich poziomach drogi słuchowej takie szumy mogą się pojawiać. Czyli inaczej mówiąc, tych czynników, które powodują szumy uszne subiektywne, no jeszcze układ limbiczny, teraz coraz głośniej się mówi, czyli w zasadzie podejście do problemu tych szumów musi być, że tak powiem, wielokierunkowe. I oczywiście nie zastąpi też w jakiś sposób no, stymulacja, czy elektryczna, czy magnetyczna, dlatego że my mamy no, duże sukcesy w badaniach przedklinicznych, że przynajmniej o 25% te szumy w zasadzie znikają, u 50% zmniejszają się, no, tam około 20% utrzymują się na tym poziomie, ale to, że wracają, to znaczy, bo to nie jest przyczynowe leczenie. No, urządzenie, gdyby było zarejestrowane już i tak dalej, no to pewnie w przyszłości będzie dużo, dużo mniejszych rozmiarów i być może, że może będzie mógł sobie zakupić pacjent i po wyedukowaniu po prostu takie urządzenie mieć w domu i stosować. I po tym krótkim wstępie, tylko powiem, że to, jeśli chodzi o stymulację elektryczną, to głównie my tutaj działamy na ślimak i tutaj na drogę słuchową. Natomiast jeśli chodzi o pole magnetyczne, to nie tylko na rejony, że tak powiem, i okolice drogi słuchowej, ale również na inne ośrodki
te centralne. I tutaj może też pominę, bo patrzę na czas, że czas mi szybko ucieka i przejdę może od razu do krótkiego tylko omówienia tego urządzenia i badań, które to urządzenie już przeszło. Więc elektroda stymulująca umieszczana jest w przewodzie słuchowym zewnętrznym wypełnionym roztworem soli fizjologicznej. Elektroda bierna umieszczona jest na czole w linii pośrodkowej ciała. Natomiast to prototypowe urządzenie składa się z programu komputerowego, stymulatora, słuchawki wyposażonej w elektrodem do stymulacji i mikrozbiornik pola magnetycznego. I tutaj może już przedstawię to i budowę i zasady działania, czyli łącze Bluetooth, stymulator, elektrostymulacja prądem, czyli elektrody, magnetostymulacja, mikrozbudnik, pole magnetyczne i bodźce słuchowe, słuchawka, dźwięk. Tak to wygląda to urządzenie z różnymi dodatkowym oprzyrządowaniem. I to badanie o tych doświadczeniach, które już mówiłem od ponad 40 lat, więc nie będę mówił. No i tak to, żeby w ogóle przeprowadzać badania te przedkliniczne, to urządzenie musiało przejść przede wszystkim w badania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Te badania akurat wykorzystaliśmy pandemię w 2020 roku, że w tej chwili wtedy ta działalność była zawieszona ponad rok albo nawet półtora roku. I zostały te badania przeprowadzone w Gliwicach, w tak zwanym ośrodku OBA, czyli Ośrodku Badań Atestacji Certyfikacji. Jest to w zasadzie jedyny ośrodek, który wykonuje w Polsce tego typu badania, z tego co mi wiadomo. No i tutaj jeśli chodzi o badania kompatybilności elektromagnetycznej, to było badanie odporności na pole magnetyczne. Wyniki tutaj są przedstawione badań z pomiaru napięć zakłóceń elektromagnetycznych ciągłych 0,15-30 MHz. Tutaj z kolei od 30 do 1000 MHz wyniki i wyniki badań z pomiaru emisji harmonicznych prądu. Z kolei jeśli chodzi o badania bezpieczeństwa elektrycznego, więc dotyczyły te badania tutaj normy, którą Państwo tutaj widzicie, nie będę jej wymieniał, bo bym to wymieniał i czytał ją przez kilkadziesiąt sekund. Natomiast tutaj były wybrane te parametry, które należy wykonać. Też nie będę czytał, no chociażby najprostsza sprawa to identyfikacja, oznakowanie urządzenia, bardzo ważna rzecz. Nie mówiąc o tym, ochrona przed porażeniem elektrycznym, sprawdzenie uziemienia ochronnego i tak dalej, i tak dalej. Tych parametrów było bardzo dużo badanych. W każdym razie konkluzja taka jest, że spełnia warunki właśnie opisane w tej normie tutaj powyżej, Państwo widzicie. No i ono zakwalifikowane zostało jako wyrób medyczny klasy 2A, zgodnie z regułą 9 klasyfikacji według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. No i to jest ten patent, o którym mówiłem z 27 stycznia 2021 roku. Dokonano też walidacji patentu w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polsce. To jest właśnie ten certyfikat. Omówienie może ja już sobie to zostawię. Natomiast po uzyskaniu zgody URPL-u, czyli Urzędu Rejestracji Produktów Letniczych. Mamy zgodę na wykonanie pełnych badań klinicznych, randomizowanych z wykorzystaniem podwójnej ślepej próby i grupy placebo. I wtedy dopiero będzie ostateczna rejestracja tego urządzenia. No i tutaj oczywiście przedstawione te badania mamy zamiar zbadać 300 osób w takich różnych podgrupach. No co, tylko tyle jeszcze mogę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie. Trwa to oczywiście w czasie, ale mam nadzieję, że jak są marzenia, to trzeba je realizować. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana magistra Wojciecha. Nie, a nie? A, przepraszam.
Panią tą, to panią doktor Weronikę Świerniak, tak? Pani będzie przedstawiała? Tak. Kapsułę badań zmysłów. Bardzo proszę. Polska to jeden z nielicznych krajów na świecie, w którym badania przesiewowe słuchu są prowadzone na tak szeroką skalę. W ciągu ponad 20 lat badaniami przesiewowymi słuchu, które prowadził Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, zbadaliśmy ponad 3 miliony, głównie dzieci w wieku szkolnym. Duża liczba osób objętych programami badaniem słuchu, które realizował Instytut, oraz bardzo krótki czas ich realizacji wymusił niejako opracowanie i wdrożenie unikalnego urządzenia do badań przesiewowych słuchu, czyli Platformy Badań Zmysłów, opracowanej we współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów. Narzędzie to jest połączeniem audiometru przesiewowego i laptopa. Platforma jest przenośnym, takim solidnym rozwiązaniem, oferujące mobilne testy poza kabiną audiometryczną za ułamek kosztów i zapewnia łatwość użytkowania. Urządzenie pozwala na wykonywanie badań przesiewowych nie tylko słuchu, ale również innych zmysłów, takich jak wzrok. Co ważne, urządzenie jest przeznaczone dla każdej grupy wiekowej w dowolnej lokalizacji. Organizacja programu badań przesiewowych wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na koordynację programów, kontrolę jakości badań oraz ich analizę. Wdrożenie audiometrycznego testu przesiewowego na laptopie pozwoliło na stworzenie centralnego systemu obsługi badań przesiewowych. Badanie przesiewowe, bezpieczne zarządzanie danymi online oraz płynne raportowanie sprawiają, że badanie przesiewowe jest po prostu bardziej wydajne. Technicy po wykonaniu badań, na przykład podczas programu badań przesiewowych w szkole, synchronizują dane, czyli przesyłają wyniki do systemu centralnego poprzez internet bezpośrednio z Platformy Badań Zmysłów. Przesyłanie wyników testu jest kluczowe dla sprawnego zarządzania w masowych badaniach przesiewowych i efektywnego przepływu informacji. Codzienne przesyłanie wyników testów na serwer do centralnej bazy danych, która oczywiście jest zabezpieczona odpowiednimi protokołami, pozwala na bieżącą analizę poziomu zaawansowania wykonania programu. System zintegrowanych operacji komunikacyjnych, który stosujemy w Instytucie, wyposażony jest w szereg filtrów i klasyfikatorów, które umożliwiają automatyczną klasyfikację ubytku pod względem stopnia niedosłuchu z uwzględnieniem danych zawartych w kwestionariuszach. Następnie weryfikacja nieprawidłowych wyników jest dokonywana przez specjalistę. W przypadku podejrzenia niedosłuchu dokumentacja z wynikami badań wysyłana jest do rodziców dziecka wraz z informacją o dalszym postępowaniu diagnostycznym. Podsumowując moją część, zarządzanie programami badań przesiewowych, które są realizowane w Instytucie, to jest odpowiedni sprzęt oraz wykorzystanie rozwiązań telemedycznych, znacząco obniżyło koszty obsługi, nadzoru i raportowania badań przesiewowych, obniżając tym samym koszt wykrycia niedosłuchu. Wykorzystywanie rozwiązań informatycznych poprzez bieżącą kontrolę jakości wykonywanych badań, przy zapewnieniu optymalnych warunków akustycznych i przestrzeganiu zalecanych procedur, umożliwia prowadzenie masowych badań przesiewowych w Polsce oraz za granicą. Co więcej, pozwala na zmniejszenie liczby fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników. Dziękuję. Gratuluję. I zapraszam pana magistra. Tak? Nie, teraz? Pan Adam Piłka, tak? Nie. Bo miała być taka kolejność. Aha, bo to do tego trzeciego, tak? Referatu. Do kapsuły, tak? A to tak. Przepraszam. Proszę. Dobry wieczór. Mam przyjemność Państwu zaprezentować kolejne urządzenie, które powstało w Światowym Centrum Słuchu. Jest to kapsuła badań zmysłów. Powstała ona przy współpracy z takimi zespołami jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kolegium Medicum w Bydgoszczy, Instytut Narządów Zmysłów, Centrum Słuchu i Mowy Medinkus oraz firma informatyczna Green Fusion. Kapsuła jest zintegrowanym systemem urządzeń do diagnostyki przesiewowej, gdzie pacjent wykonuje sobie badania sam w jednym miejscu i można powiedzieć w jednym czasie.
pomysłodawcą w ogóle kapsuły badań zmysłów był pan profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu i mój dyrektor również. Kapsuła otrzymała wiele różnych nagród na międzynarodowych i krajowych targach i wystawach. Najważniejsze z nich to złoty medal na targach w Japonii w kategorii wynalazków podczas trzeciej edycji targów Japan Design Idea and Innovation Expo. To był rok 2018. Wyróżnienie w czerwcu 2021 roku jako polski produkt przyszłości w 23. edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W roku w roku 2022 kapsuła badań zmysłów zdobyła dwie międzynarodowe nagrody. W Stanach Zjednoczonych na targach wynalazków i innowacji srebrny medal, na międzynarodowym konkursie wynalazków Prix Eiffel we Francji platynowy medal. Kapsuła działa w oparciu o dwa systemy informatyczne. Jeden z nich jest przeznaczony dla pacjenta i nazywa się portalem pacjenta po prostu oraz sprzężony z nim portal lekarza umożliwiający oglądanie, przeglądanie wyników przez specjalistów, umieszczanie opisów oraz sugestii dla pacjenta. Po wejściu do kapsuły i zalogowaniu się w systemie kapsuły wyświetlają się na monitorze komputera, który widzi pacjent, różne komunikaty, prowadząc pacjenta kolejno przez kolejne etapy badania. Po każdym badaniu również pacjentowi wyświetlany jest na ekranie monitora i wyświetlana jest informacja, czy wynik jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. Pierwszym takim blokiem, do którego mamy dostęp w kapsule, to jest blok dotyczący badań słuchu. Mamy tutaj dwa rodzaje testów, przesiewową audiometrię tonową oraz centralne testy słuchowe. Tu widzicie Państwo na krótkim filmiku, jak chłopiec właśnie wykonuje sobie tonalną audiometrię przesiewową. Następnym badaniem, które możemy wykonać w kapsule, jest badanie węchu. Również, tak jak w każdym z tych badań, co już mówiłem, na kolejnych planszach pojawiają się instrukcje prowadzące pacjenta przez badanie. Pacjent wykonując to badanie musi pobrać z pojemnika, dozownika test kopertowy węchu i następnie zeskanować kod QR znajdujący się na kopercie, w którym zakodowana jest informacja o wersji testu. Testy do badania węchu, jak i również smaku, za chwilę będzie to badanie, pokażę to badanie, zostały opracowane również w Instytucie Fizjologii, Patologii Słuchu. Są to tak zwane, takie nazywamy testy wachlarzykowe, składają się z takich zapachów jak cynamon, banan, dym, skóra, czekolada, benzyna w określonych wariantach. Kolejnym badaniem jest badanie smaku. Schemat tego badania jest identyczny niemalże jak badania węchu. Pobieramy kopertę z testem z odpowiedniego podajnika, skanujemy kod QR z wersją testu i wykonujemy badanie zaznaczając na pojawiających się planszach smak, który odczuwamy. W badaniu smaku nie można popełnić żadnego błędu, wtedy badanie jest prawidłowe, dlatego że są tylko cztery podstawowe smaki: słony, kwaśny, słony, gorzki.
Natomiast przy badaniu węchu dopuszczalna jest jedna pomyłka i wtedy też jest test, wynik prawidłowy. Kolejnym badaniem jest badanie wzroku. Badanie wzroku składa się z czterech części, czyli badanie widzenia dali, widzenia bliży, widzenia kontrastu oraz rozróżniania barw. Badanie wykonywane jest po kolei dla lewego i prawego oka. Pacjent musi z podajnika pobrać specjalną opaskę na oko, którą nazywamy popularnie piratką, i przy zmianie oka przełożyć ją na drugie oko. Wynik badania pokazywany pacjentowi jest w formie tabelki, grupujący właśnie odpowiedzi, czy wynik prawidłowy, czy nieprawidłowy, no, dla danego rodzaju badania, które pacjent wykonał. No, tu krótki film, jak przebiega takie badanie. Tu należy powiedzieć, że badanie, mimo że jest badaniem przesiewowym, jest badaniem dość dokładnym. W gabinecie okulistycznym dokładność dobrania szkła, tak, wynosi 0,25 dioptrii, natomiast nasze badania udało się zrobić z dokładnością, mimo że są badaniami przesiewowymi, z dokładnością do 0,5 dioptrii. Ostatni blok badań dotyczy równowagi. Badanie równowagi składa się z dwóch testów. Jest to test na macie posturograficznej oraz test VNG przy użyciu specjalnych gogli, gdzie nagrywamy ruch gałki ocznej, stymulowany różnymi zadaniami pojawiającymi się na ekranie. Badanie posturograficzne wykonane jest bardzo proste. Wykonuje się stojąc na macie, starając się stać równo z otwartymi, 30 sekund z otwartymi oczyma i 30 sekund z zamkniętymi oczyma. W tym badaniu niestety pacjent nie otrzymuje od razu wyniku, ponieważ są to testy dość specjalistyczne, więc one zawsze przechodzą do portalu lekarza i lekarz, zaglądając na portal właśnie przeznaczony dla niego, jeśli widzi, że pacjent wykonał takie badanie, zamieszcza opis, który automatycznie umieszczany jest na koncie, na indywidualnym koncie pacjenta w portalu pacjenta. Krótki filmik, jak to wszystko wygląda. I tutaj na ostatnim slajdzie, który chciałem Państwu zaprezentować, widoczna jest mobilna kapsuła badań zmysłów, którą dysponujemy. W takiej wersji możemy ją przetransportować w różne dowolne miejsca, do różnych ośrodków zainteresowanych badaniami przesiewowymi oraz to, co widzieliście Państwo dzisiaj, na różne eventy czy takie uroczystości, jak dzisiaj się odbyły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ nie będziemy mieli czas na pytania, jako mam pytanie tutaj do pana magistra. To jest, rozumiem, że pojedynczy egzemplarz, tak? Tej kapsuły to jest pojedynczy egzemplarz, tak? Chodzi o mobilną kapsułę, tak, jest to pojedynczy egzemplarz. Natomiast kapsuł stacjonarnych jest kilka, które pracują. W Polsce, tak. Jedną Państwo widzicie tutaj na atrium, akurat na tyłach za Państwem. Jedna z kapsuł pracuje również w Lublinie, gdzie realizowane są programy ze studentami, tak, w ten sposób odpowiem, oraz kolejna jest w Rzeszowie i kolejna jest w Szczecinie, które pracują i wykonywane są tam. Rozumiem, że
następne egzemplarze będą powstawały, jeśli to będzie zapotrzebowanie. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. To przechodzimy w takim razie do kolejnego wykładu. Stanowisko do samodzielnych badań słuchu, tak zwane HearBox. Pan magister Piłka, tak? Szanowni Państwo, na bazie wieloletnich doświadczeń Instytutu w realizacji badań przesiewowych, jak również doświadczenia zdobyte podczas projektowania, tworzenia tej kapsuły, użytkowania tej kapsuły, skłoniły nas do zawnioskowania o kolejny projekt, mianowicie stworzenia stanowiska do takich samodzielnych badań słuchu. Ten projekt jest w tej chwili aktualnie realizowany przez konsorcjum, gdzie liderem jest Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy, no i my jako Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji w Łebie. Jaka była idea powstania, w ogóle wnioskowania ten projekt? Realizatorzy masowych badań przesiewowych mierzą się z wieloma różnymi wyzwaniami, między innymi ekonomia, czyli koszty prowadzenia tych badań, dostępność do tych badań, jak również wiarygodność. No i my w ramach tego projektu chcieliśmy poprawić wiarygodność tego badania, czyli doprowadzić do sytuacji, żeby zmniejszyć liczbę wyników fałszywie dodatnich. Jak chcieliśmy to osiągnąć? No najważniejszą cechą projektowanego i tworzonego systemu są algorytmy automatycznej eliminacji hałasu tła otoczenia podczas badania. Z doświadczeń kapsuły pojawiły się algorytmy automatycznego wykonywania badań, jak również chcieliśmy cały proces kosztowy przenieść do internetu, czyli cały proces rejestracji i dostępności urządzenia przenieść na przeglądarki internetowe. Główną częścią i główną innowacją tego projektowanego systemu jest moduł aktywnej, tak jak wspomniałem, redukcji hałasu otoczenia. Każdy z Państwa pewnie w swoim życiu zakładał słuchawki z aktywnym tłumieniem hałasu zewnętrznego. Natomiast w urządzeniu medycznym nie jest tak prosto wyjąć słuchawki dostępne na rynku. No, trzeba przestrzegać pewnych procedur i my postanowiliśmy taki moduł opracować i ten cały moduł aktywnej eliminacji, w skrócie będę używał ANC, podzieliliśmy na urządzenie do przetwarzania sygnałów akustycznych, gdzie zawarta jest cała elektronika związana z przetwarzaniem z fali odwracającej, wygenerowaniem fali odwracającej, jak również opracowanie samego algorytmu. I to, co się nam udało zrobić, to w tej chwili zamknąć całą elektronikę, ten moduł łącznie z ładowaniem w ramach obudowy słuchawki, czyli słuchawki audiometryczne. Pod kopułką słuchawki znajduje się cała elektronika układu akustycznego, natomiast sam algorytm został w wyniku prac badawczych zaproponowany w postaci kaskady sekcji bikwadratowych i my wybraliśmy te kaskady zawierające 8 sekcji. Dlaczego? Ponieważ to rozwiązanie pozwoli bardziej elastycznie kształtować charakterystykę amplitudową i fazową przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej wydajności obliczeniowej układu. Bo to, żeby układ przetworzył ten sygnał i wyrobił się w czasie, no to też wymaga optymalizacji tego czasu. Także to jest podstawowa innowacyjność tego urządzenia, natomiast zaimplementowaliśmy testy do wykonywania samodzielnego. Podzieliliśmy je na dwa bloki, na przesiewowe badania słuchu, czyli audiometrię przesiewową, tonową, progową, plus do tego audiometrię słowną i baterię testów oceniających procesy przetwarzania słuchowego. I tak jak powiedziałem, cały proces rejestracji, dostępności wyników, opisów wyników przenieśliśmy do internetu, czyli pacjent po zalogowaniu wybiera, w zależności od modelu komercjalizacji i wdrożenia, będzie wybierał różne warianty, czy badania darmowe, czy będzie wykupywał sobie badania, sprawdzał dostępność urządzenia i zgłaszał się z wygenerowanym indywidualnym kodem QR, dziś jest to takie bardzo, bardzo popularne, który będzie go identyfikował w sieci. Po przyjściu do stanowiska cały proces rejestracji będzie się sprowadzał do zeskanowania kodu QR, ewentualnie wpisania numeru, jeżeli ktoś nie dysponuje telefonem, nie dysponuje smartfonem, i w ramach wykupionego pakietu będzie mógł wykonywać
wykonywać na stanowisku badania. Tak jak powiedziałem, badania są wykonywane samodzielnie, także tak jak tutaj widzimy, audiometria przesiewowa dla dzieci. Poprzez interakcję z systemem komputerowym, to doświadczenia przy realizacji kapsuły, sam przeprowadza sobie badanie. Czyli zmniejszamy koszty, eliminując osobę doświadczoną, prowadzącą takie badanie. Krótki przykład testu przetwarzania słowowego, czyli też pacjent na ekranie dotykowym palcem będzie układał usłyszaną sekwencję dźwięków. I to tyle o aktualnie realizowanym projekcie. Dziękuję bardzo za kolejny wynalazek. Dziękuję bardzo. I tak teraz poproszę panią Natalię Czajkę. Przedstawi nam stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwu przedstawić urządzenie, które już klinicznie pracuje od bardzo wielu lat. Ale wracając do dzisiejszego poprzedniego panelu, którym profesor wraz z zespołem opowiadał o modelowaniu słuchu, musimy wrócić trochę do tego, żeby rozróżnić, czym jest słyszenie, czym jest przetwarzanie słuchowe, ponieważ przechodziliśmy przez diagnozę, która kieruje pacjenta w odpowiednie miejsce w zależności od tego, gdzie problem ze słuchem, tym obwodowym, fizycznym występuje. Jak wiecie Państwo, mamy ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne, w zależności od tego, jaki mamy rodzaj niedosłuchu. Możemy tego pacjenta prowadzić poprzez leczenie farmakologiczne, zachowawcze, leczenie operacyjne. Mogą być stosowane różnego rodzaju protezy słyszenia, implanty, różnego typu rozwiązania. Myślę, że już też to wybrzmiało w ciągu naszych wykładów i też myślę, że przez najbliższe jeszcze kolejne dni będziemy się tego odnosić, że te rozwiązania dla pacjentów polskich są naprawdę dostępne jako jednych z pierwszych na świecie i objęcie kolejnych grup, jeżeli chodzi o rodzaj niedosłuchu, są rzeczywiście takie, że możemy pomóc prawie każdemu. Jeżeli chodzi o przetwarzanie słuchowe, są to trudności z przetworzeniem tego dźwięku na wyższych piętrach drogi słuchowej. I tutaj sytuacja jest może nie o tyle bardziej lub mniej skomplikowana, że to, co możemy tym pacjentom zaproponować, to są takie trzy obszary, jeżeli chodzi o podejście terapeutyczne. Głównym jest zastosowanie różnego rodzaju treningów słuchowych, które są ukierunkowane na konkretne zaburzone umiejętności słuchowe. Nasza mowa, kiedy już wiemy, że ucho zrobi tą swoją robotę, mówiąc tak kolokwialnie, czyli przetworzy nam drganie mechaniczne dźwięku w impuls bioelektryczny, to następnie ta mowa na wyższych piętrach drogi słuchowej jest analizowana jest analizowana w bardzo różny sposób. To są tak zwane właśnie umiejętności słuchowe, które możemy ćwiczyć, które możemy wspierać, możemy je poprawiać, jeżeli jest z nimi jakiś kłopot. Tym pierwszym podstawowym obszarem jest zastosowanie treningu słuchowego, który będzie te umiejętności słuchowe ćwiczył w taki sposób, żeby ten pacjent nie potrzebował żadnego wsparcia, jakim na przykład jest to, że musimy dopasować środowisko, w jakim to dziecko funkcjonuje, oraz uczyć go bardzo często różnych strategii kompensujących trudności. Takim urządzeniem, które zostało opracowane we współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Centrum Słuchu i Mowy Medinkus, jest stymulator SPPS, czyli stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego. Urządzenie to zostało nagrodzone wieloma różnymi nagrodami przez gremia zarówno i polskie, i światowe. Urządzenie składa się ze słuchawek z wbudowanym przetwornikiem kostnym na górze tutaj. Gdzie ja to muszę świecić? Przepraszam. Jak Państwo widzicie, mamy słuchawki nauszne. Tam na górze jest wbudowany przetwornik kostny. On służy do temu, że dźwięki, jak Państwo już też wiecie z poprzedniego modułu, docierają do nas za pomocą przewodnictwa powietrznego i kostnego. Więc tutaj słuchawki, jak widzicie Państwo, łączą się z takim właśnie stymulatorem. To jest to takie małe urządzenie kształtu takiej, powiedziałabym, odwróconej gruszki. I ten stymulator poprzez wiele rozwiązań, które są w niego wbudowane, powoduje, że ćwiczone są mięśnie ucha środkowego, że dźwięki są filtrowane w bardzo różny sposób tak, żebyśmy ukierunkowali uwagę dziecka na dźwięki, które są w paśmie mowy. Następnie urządzenie to połączone jest z iPadem, na którym za chwilę Państwo zobaczycie jest szereg różnych aktywnych rozwiązań, w których bierze dziecko udział.
To właśnie, o czym już powiedziałam wcześniej, czyli terapia przygotowana dla pacjentów, którzy mają trudności wynikające z zaburzeń przetwarzania słuchowego, a programy, które mamy opracowane, są dla 6 grup pacjentów. Dla dzieci, które mają trudności w zakresie koncentracji uwagi, czytania i pisania, dyslalii, czyli zaburzeń artykulacji, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia głosu oraz jąkanie. Na tym schemacie widzicie Państwo to, w jaki sposób przebiega droga pacjenta, który ma trudności w zakresie przetwarzania słuchowego i jest objęty wsparciem w zakresie właśnie kliniki rehabilitacji. Certyfikowani terapeuci metody z danych uzyskanych, danych audiologicznych, danych, które określają, które procesy przetwarzania słuchowego i na jakim poziomie są obniżone, logują się do takiego specjalnego panelu, w którym wprowadza się te dane, a specjalne algorytmy przeliczają i dobierają indywidualny program dla pacjenta. Taki program następnie przesyła się na zestaw, który widzieliście Państwo na poprzednim slajdzie. I tą terapię, co ważne, możemy wykonywać zarówno w placówce terapeutycznej, jak i w domu pacjenta, a o tym jeszcze będzie za chwilę. Jeżeli chodzi o taki schemat, jak ta terapia wygląda w czasie, zazwyczaj ona składa się z 3 poziomów. Każdy taki poziom to są około... To jest 5 lub 15 dni, dziennie około 1,5 do 3 godzin, więc jest to dość sporo. Niemniej jednak w takim całym okresie terapii zamykamy się w mniej więcej 4,5 miesiąca, więc w stosunku do tego, jak dziecko ma trudności i chcemy je wyrehabilitować, to wcale nie jest taki długi czas. Jeżeli chodzi o same etapy terapii, składa się ona z takich 4 głównych elementów. Pierwszym jest ta najdłuższa część, kiedy dziecko biernie odsłuchuje właśnie modyfikowanego przez przystawkę, przez stymulator materiału dźwiękowego. Następnie mamy relaksację, kiedy proponujemy dzieciom codziennie inną technikę relaksacyjną. Potem mamy taką pracę z mikrofonem, ponieważ te słuchawki, o tym nie powiedziałam wcześniej, są też mają wbudowany mikrofon i działają na takiej zasadzie pętli audiowokalnej, czyli pacjent stymuluje się własnym głosem. To są bardzo ważne ćwiczenia dla pacjentów z zaburzeniami głosu, z jąkaniem i z zaburzeniami, jeżeli chodzi o artykulację i opóźniony rozwój mowy. Na ostatnim etapie dzieci mają różnego rodzaju gry, takie psychoedukacyjne, multimedialne, dzięki czemu tak naprawdę dzieciaki mają poczucie, że bawią się, że przychodzą na zajęcia, w których miło spędzają czas. Tutaj macie Państwo właśnie zdjęcia z naszego ośrodka w Łebie, gdzie sama jeździłam nawet z 17 dzieci. Oczywiście nie sama, bo były ze mną inne terapeutki, ale jest to możliwe do wykonania naprawdę w dużych grupach. Dzieci, jak widzicie Państwo, po minach naprawdę są uśmiechnięte, zadowolone, a wiemy, że w pracy, ja jestem rehabilitantem, w pracy z dzieckiem bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli dobry kontakt, żeby dziecko przychodziło z taką dobrą energią, a tutaj oni naprawdę przychodzą, naprawdę mając poczucie, że dobrze się bawią. Jeżeli chodzi o terapię stacjonarną, możemy oczywiście wplatać w placówkach oświatowych, w placówkach terapeutycznych, w różnych miejscach, gdzie możemy dodatkowo takiemu proponować pacjentowi, dziecku różnego rodzaju inne aktywności, właśnie logopedyczne czy jakieś psychoedukacyjne. Więc jest to bardzo dobre rozwiązanie dla ośrodków medycznych. Niemniej jednak to urządzenie zostało opracowane tak, jest zastosowany w nim bardzo wiele różnych blokad, różnych możliwości, które przenoszą tą terapię jeden do jednego do warunków domowych. Jest to świetne rozwiązanie dla dzieci, które gorzej współpracują, dla których przyjechanie do ośrodka jest wyzwaniem. Te wszystkie czynniki takie ekonomiczno-organizacyjne ze strony rodziny, która właśnie musi przyjechać do ośrodka, przywieźć dziecko, są też często wyzwaniem, które blokują możliwość skorzystania z danej formy rehabilitacji. Więc to, co istotne, właśnie ta forma zdalna i stacjonarna, to jest jeden do jednego, czyli to samo możemy zrobić w domu i to samo możemy zrobić w ośrodku. Jeżeli chodzi o tą telemedyczną stronę dla pacjentów realizujących tą terapię zdalnie, tutaj specjaliści są wyposażeni w różnego rodzaju takie, w tym panelu, którym jakby zarządzają modyfikacje ewentualnie samego programu terapii, w takie dzienniki terapii, gdzie mogą sprawdzać i mieć kontrolę nad pacjentem i nie muszą wcale logować się, tak jak tutaj Państwo widzicie na obrazku po lewej stronie, z ośrodka medycznego. Mogą się zalogować do tego panelu z telefonu komórkowego, z każdego miejsca, gdzie dostępna jest przeglądarka internetowa. Więc chcielibyśmy tutaj się pochwalić, odsyłam Państwa do publikacji, gdzie porównaliśmy właśnie wyniki 100 pacjentów, którzy zrealizowali terapię SPPS w domu, porównując tą terapię do warunków stacjonarnych. I poza tym, że wszystkie procesy przetwarzania słuchowego uległy poprawie, to pokusiliśmy się o takie analizy, żeby jednak zweryfikować, czy na pewno ta usługa telerehabilitacji, ta usługa telemedyczna jest tak samo efektywna i tutaj także zostało to wykazane. Więc bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli by ktoś z Państwa chciał zobaczyć urządzenie, to jest ono tutaj przygotowane, więc po naszym panelu można śmiało się z nim zapoznać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za kolejne innowacyjne rozwiązanie dla naszych pacjentów. I ostatni wykład, poproszę panią dr Weronikę Świerniak. Upowszechnianie polskiego modelu badań przesiewowych słuchu na świecie. Bardzo proszę. Aktualnie badania przesiewowe słuchu w Polsce, takim rutynowym badaniem, są objęte noworodki. Natomiast zmierzamy do tego, aby objąć takimi rutynowymi badaniami również dzieci w wieku szkolnym. W Polsce badania przesiewowe u dzieci zostały zainicjowane przez profesora Henryka Skarżyńskiego i przeprowadzone liczne badania przez Instytut i zdobyte w ten sposób doświadczenie ujawniło stworzenie tanich procedur, dzięki którym możliwa jest identyfikacja osób, które są zagrożone zaburzeniami słuchu. Działania te stały się przyczynkiem do przyjęcia w Europie dwóch dokumentów, konkluzji Rady Unii Europejskiej oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego dotyczącego badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W 2007 roku we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej u Miasta Stołecznego Warszawa został zrealizowany taki pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci, które kończyły, czyli u dzieci z szóstych klas podstawowych. Program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. W związku z tym od tego czasu jest co roku ten program kontynuowany z małymi zmianami, bowiem od 2011 roku obejmował nie tylko dzieci z klas szóstych, ale również uczniów z klas pierwszych. Natomiast po reformie szkolnictwa do 2020 roku program obejmuje dzieci, które rozpoczynają i kończą szkołę, czyli klasy pierwsze i ósme. Również przeprowadziliśmy program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych zamieszkujących tereny gmin wiejskich i w ramach tej współpracy w programie uczestniczyły prawie 25 tysięcy szkół w niemal 7 tysiącach gminach wiejskich w całej Polsce. Z początkiem roku szkolnego 2017 rozpoczęliśmy taki dwuletni program badań przesiewowych słuchu dla dzieci z klas pierwszych z województwa mazowieckiego. I w ten sposób Mazowsze stało się pierwszym na świecie regionem, w którym badania przesiewowe słuchu zostały wykonane prawie całej populacji dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. I w celu zapewnienia właściwych takich ram organizacyjnych dla promocji i wdrażania polskich programów badań przesiewowych w 2014 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu powołał Międzynarodowe Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu. I z sukcesem realizuje ono program wczesnego wykrywania wad słuchu w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na 4 kontynentach. I w skład konsorcjum wchodzą ośrodki medyczne, w których zostały właśnie przeprowadzone pilotażowe badania przesiewowe słuchu. I w Europie wyniki badań prowadzonych w krajach w Mołdawii, Ukrainie i Rumunii. Wyniki w tych krajach są bardzo zbliżone do wyników, które otrzymaliśmy w Polsce. Wśród danych zebranych z krajów afrykańskich od 18 do 34% dzieci miało nieprawidłowy wynik testu przesiewowego. Należy zaznaczyć, że w krajach rozwijających się ogólna świadomość dotycząca występowania ubytku słuchu oraz możliwości diagnostyki i rehabilitacji jest niewielka. I w tych krajach, które zostało przeprowadzone badania pilotażowe, z powodu braku urządzeń i wykwalifikowanego personelu screeningi nie są prowadzone, a ograniczony dostęp do lekarzy i specjalistów powoduje, że odsetek osób, które mają zaburzenia słuchu w tej populacji jest dosyć wysoki. Również wyniki potwierdzają dużą częstość występowania problemów ze słuchem u dzieci w wybranych krajach azjatyckich. Wskazuje to również na potrzebę prowadzenia programów przesiewowych słuchu w tej części świata, które pozwoliłyby na wcześniejsze rozpoznanie problemów ze słuchem i zwiększą możliwość wdrożenia właściwego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. I podsumowując, model przesiewowy słuchu, który został stworzony w Instytucie, umożliwia wdrożenie badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, właśnie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Dzięki tym działaniom jest szansa na poprawę wskaźnika identyfikacji osób, u których wcześniej nie rozpoznano zaburzenia słuchu, szczególnie u dzieci, które mają edukację w szkole podstawowej.
Przedstawione dane utwierdzają w przekonaniu o szczególnej potrzebie stałego zwiększania dostępności usług medycznych i telemedycznych, szczególnie na terenach krajach rozwijających się. I dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. No, mamy znakomity czas, więc jeszcze będziemy mieli również czas na zadanie pytań, ewentualnie uwag. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, wygłosić jakiś komentarz, czy też no, swoje spostrzeżenia. To znaczy, jak Państwo będziecie się zastanawiać, to może ja już zacznę jakby podsumowanie tego panelu, to wykorzystam ten czas, jeśli później jeszcze ktoś by chciał zabrać głos. No więc wydaje mi się, że ciągle się narzeka, że nasza nauka to stoi gdzieś tam w miejscu, nie rozwija się, za mało praktycznych rozwiązań, no bo my często nie wiemy o jakichś innowacyjnych rozwiązaniach, o wynalazkach, czego przykładem dzisiejsze były no, wykłady. No, gratulacje dla pana profesora Skarżyńskiego, że tutaj nie robi się doktoratu tylko po to, żeby być doktorem, albo docentem, albo profesorem, tylko po prostu często te doktoraty mają, czy w ogóle prace naukowe mają bardzo dużą wartość praktyczną. I one nie tylko, że mają służyć pacjentowi, ale społeczeństwu. To tak jak dzisiejszy ten kongres jest zatytułowany, że nauka dla społeczeństwa. Ale myślę, wydaje, że takich ośrodków jeszcze jest za mało, żebyśmy mówili naprawdę o praktycznych rozwiązaniach naukowych, bo te tylko właściwie powodują, że i medycyna, i inne gałęzie nauki się rozwijają. I dlatego też no, tak zwane granty, pieniądze powinny iść do tych ośrodków nie początkujących, tylko do tych ośrodków, gdzie już mają sukcesy, mają pomysły i realizują swoje marzenia. Czy może ktoś się zdecydował jeszcze na zadanie pytania? Jeśli nie, to ja serdecznie dziękuję Państwu za udział w tym panelu. Nie wiem, jaki jest plan dalszy dzisiejszego dnia, ale w każdym razie na tym zakończymy i w takim razie do następnych wykładów w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo.